Tomek jest wyjątkowym dzieckiem, ponieważ urodził się w Wigilię. Ma niedorozwój pierawej komory serca. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z kolejną operacją, jaką Tomek musi teraz przebyć. Czy miał już wcześniej jakieś operacje? Tak, pierwsza operacja była już w Monachium, przeprowadzona przez doktora Malca, ale niestety jest jeszcze potrzebna druga operacja. Chciałbym się zwrócić do wszystkich Wałbrzyszan o pomoc dla Tomusia Kośmidra. Jego mamusia jest rodowitą Wałbrzyszanką. Może zacznijmy od tego, że Karolinę poznaliśmy w liceum, w czwartym liceum ogólnokształcącym, mieszczącym się na Piaskowej Górze. Podczas tych 4 lat spędzonych w liceum bardzo się żyliśmy z mamą Tomka, Karoliną. Jest ona osobą wrażliwą, uczuciową. Przede wszystkim zawsze potrafiła nas rozśmieszyć. Dlatego też odziedziczył to Tomuś po swojej mamie. Spędzaliśmy każdą wolną chwilę praktycznie z Karoliną na imprezach, na Piaskowej Górze, na festynach, koncertach trzeciego wymiaru i różnych takich podobnych. Karolina zawsze włączała się w różne akcje charytatywne, czy to dotyczące małych dzieci, czy schronisk w Wałbrzychu. Na pewno Karolina, jakby mogła, byłaby dzisiaj tutaj z nami, ale ze względu na stan zdrowia maluszka i po prostu problemy ze sprzętem, musi teraz znajdować się w szpitalu w Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka. Także jest nam trochę przykro, że jej nie ma, ale na pewno jest z nami sercem, całym sercem swoim. Ja ze swojej strony bardzo apeluję z całego serca, żeby wspierać Tomusia, spoglądać na Facebook oraz jego prywatną stronę. Wystarczy, żeby wpisać w wyszukiwarce Google Tomasz Kośmider, żeby tak naprawdę już wszystko się o nim dowiedzieć. Jeszcze odnośnie operacji, jest to druga operacja i jest ona też dość ważna, bardzo ważna, bo trzeba ją przeprowadzić między 2. a 3. rokiem życia. Tomuś urodził się 25 grudnia 2010 roku, niedawno skończył 2 latka, także ten czas nas goni, a tak tym bardziej, że operacja musi odbyć się za granicą, w Niemczech, w Monachium. Także każda złotówka jest na wagę złota. Jeżeli Państwo by byli w stanie wesprzeć, my mówimy z całego serca dziękuję. Jest kilka form przekazywania pieniędzy na Tomka. Taki główny akurat w tym okresie to jest przekazanie 1% podatku na Tomka. Wiele z Państwa pewnie nie ma pomysłu, na kogo to oddać. Lepiej, żeby przekazać to na taki cel, niż żeby to przepadło. Tomek jest też podopiecznym 2 fundacji, Cor Infantis i Serce Dziecka. Na stronach tych fundacji na Facebooku są numery konta, gdzie można przekazywać pieniążki. Jeżeli chodzi o tą drugą fundację, Mam Serce, ta fundacja założyła sobie, że uzbiera 40 tysięcy złotych sama od siebie. Śledzimy to na bieżąco. Od wczoraj już kilka osób wpłaciło około 460 zł. Za pomocą tej strony można również oddawać stare telefony, które zostaną wycenione i które również jakby wspomogą konto Tomka. Udało nam się uzbierać na pierwszą operację 21 tysięcy euro. Myślę, że spokojnie uzbieramy 36,5 tysiąca euro na tą drugą operację, a później będziemy pewnie zbierać i na trzecią operację. Myślę, że głęboko wierzymy w to, że Państwo nam pomogą. Wiele z osób zna Karolinę, że uda nam się to uzbierać. Tomuś większość swojego życia spędza w szpitalu, więc pozwólmy mu również jakby korzystać z takiego pięknego słońca, jakie jest dzisiaj.